Siemaneczku, cześć czołem, czeski z tej strony i witam was w kolejnym odcinku z Hobo Żula czeskiego. Znaczy, kurczę, no właśnie ten żul to trochę nie pasuje, bo dawno żeśmy nie chlali nic, nie? No ale jak będziemy chcieli robić dla Moczymort zadanie, to i tak trzeba będzie się tam kiedyś uchlać. Ale to kiedy indziej, a tymczasem Borem Lasem. Czy ja z tobą w ogóle mogę pogadać? I to jeszcze jak? I to jeszcze jak? W zasadzie to nic nie mam. Ucz mnie. Że siły woli się u niego nauczymy. Ale to jeszcze... Czekaj, to dobra. Porozmawiaj. Kiedy ostatni raz byłeś z jakąś kobietą? Masz coś do picia, bo tutaj to będzie ten... Nie wiem, czy podzieliłbyś się? Pewnie. Chcesz się napić. Świetnej ulgi już nie mam. Ale życiodawcą się podzielę. Porozmawiaj. Słyszałeś, poprzednim strój było lepiej, co nie? I daj mu piwko w butelce. Cyk. No i to było... No i tu jest elegancko. Teraz tak, porozmawiaj. Mam trochę rzeczy na sprzedaż, jeśli cię to interesuje. Teraz, co powiesz na to? O! Grzebień. Dzięki. Grzebień mogę mu sprzedać. Proszę bardzo. Inwazja imigrantów. Życiodawcę. Masz. Do 90 trzeba dobić, żeby zrobić sobie jedną siłę woli więcej. A przy okazji... Gdzie to nic nie mam. Odnośnie łomu. Jakbym znalazł łom, to też bym mógł mu dać. Ale 400. Tak. Masz coś do picia. Cyk, 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 cyk. Masz tu życiodawcę znowu. To mu się podoba. Masz coś do picia, to mu znowu dam życiodawcę. Cyk. Już ma 80 zaufania. Że już nie mam życiodawców. Czekajcie, a czy ja mogę jakiś życiodawcy sobie zrobić? Chyba będę mógł. Chyba będę mógł. Tak, mogę. To nie jednego nawet. Cyk. 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 I cyk. Dobra, pogadajmy. Rozmawiajmy. Kiedy raz ostatnio byłeś z kobietą? Amerykanie, coś tam, coś tam. Jesteś niemożliwy. Daj wino w kartonie. O, proszę bardzo. Cyk. Elegancko. Zaufanie. Porozmawiaj. Gdzie będziesz dziś spać z kobietą? Mam trochę rzeczy na sprzedaż. Co powiesz na to? Klawiaturę? Dobra. Ulepszymy sobie z nim trochę stosunek. Ucz mnie. Siłą, kurczę, no troszkę zabrakło jeszcze. Poproś. W zasadzie tu nic nie mam. No dobra, ale widać, że się tutaj już, kurczę, no tą siłę woli mnie kusi, bo no, to by było coś fajnego sobie ulepszyć. Ale przy okazji, to ja, bo ja też dzisiaj chciałbym też polepszyć sobie stosunki z Brunem. I z innym bandziorem tamten, z Brunem i z tym, Antonem. Ja chyba mam rower nawet do Antona, nie? No, no i co? I co? Dobra. Lepiej nie kradnijmy, bo tutaj widziałem od dwóch nawet policjantów. No i co jest? Panie. Nikt mi nie chce dać pieniążka. O, dziękuję. Zdrapeczka, zdrapeczka, o, dziękuję. A do Wiktora też bym musiał się przejść tam kiedyś. W sensie takim, że on by mi coś dał. Jak ja wyglądam tutaj? Ja wyglądam bardzo dobrze. Wyśmienicie bym nawet powiedział. A bym na sobie tak, zjadł. Pójdziemy się wyjsrać. Zdrowiczko, daj mi tam toaletę, dziękuję. Na dwójeczkę poszliśmy. Teraz tak, daj mi za darmo ten żarełko. Dziękuję. I nara. Dobra. A czy ja z tymi coś tutaj miałem? Odnośnie śpiwory. Tak, miałem tutaj śpiwory mu przynieść. Dobra. Ale to sobie kiedyś tamten. Dzień dobry, pan ma garnitur, to musi pan mieć dużo gotówki. Może ma dużo gotówki, ale nie chce się z nią podzielić na pewno.
Dobra, to my tutaj pójdziemy tak, do Bruna. Bo przede wszystkim zrobiliśmy tą, te szczekawe tam ukradliśmy dealerowi dla Bruna. Cyk. Bruno, słuchaj. Skroiłem tego dealera. Masz ze sobą towar? Proszę, przekaż. Ciekawe, znajdę kogoś, kto to zbada. Może nawet uda nam się odgadnąć recepturę. Dobra robota. Możesz na mnie liczyć, szefie. To prawda, wiesz co? Zaliczyłeś mój test. Więc od tego czasu będę dawał ci znać za każdym razem, gdy nadarzy się okazja do szybkiego zarobku. Miło z twojej strony. Raczej, kurwa, nie inaczej. Chodź, Bruno, jesteś swój chłop. Jak się czegoś dowiem, dam znać Antonowi i powiem mu, żeby cię do nas przysłał. Rozumiesz? Cię wiesz, szefie. Poproś, co my tu w ogóle mamy? Miałbyś jakiś cynk od kieszonkowca? Mogę dostać kieszonkowe? 60. No i stokrotne dzięki. Ucz mnie, mistrzu. A tak mogę. Ucz mnie. Poproś. No to już, kurczę, no to muszę mieć stówkę, żeby odprawić wszystkich zbirów. Żeby mi nie napadali. Dziękuję. A, i tutaj też pójdę do pizzerii. Gdzie ona była, ta pizzeria? To już nie pamiętam teraz. A, gdzieś wcześniej, dobra. Ale to pierw tak. Wanton? Mach nie. Wanton. Zobacz, co mam. Fikuśny rower, który żeśmy ostatnio zakosił. Ciekawe, ile za fikuśny rower dostanę. 400 monetek! Dzięki. Poproś. Szybówko. Ucz mnie, przemytnik. O nie, to jeszcze nie mam tyle zaufania u niego. Jakąś robotkę? Dobrze, tu jesteś. Mam dla ciebie specjalne zadanie. Nikt nie może się go w tej chwili podjąć. Co takiego? Gliniarze złapali jednego z naszych chłopaków, a ten idiota miał przy sobie nielegalną broń. Jeśli policja namierzy handlarza, który mu ją sprzedał, będziemy mieli przejebane. Cała sieć jest narażona. Nie możemy sobie na to pozwolić. Myślałem, że będziesz się martwić o swojego człowieka. Niech ochłonie w więzieniu, skoro jest na tyle głupi, żeby dać się złapać z powodu jakiejś pierdeły, ale broń musimy odzyskać. Jak chcesz to zrobić? Miejscowa policja to banda łapówkarzy, na przykład Kwapil, który pilnuje szafki na odwody. Mamy go w kieszeni. Idź mu przypomnieć, skąd stać go na czynsz. Nie podoba mi się to, ale dobra. Mam iść przykupić policjanta. Dobra, podoba mi się. Dobra, o Jezus, śnieg pada jeszcze. A tu u ciebie, czy ja u siebie mogę pogadać? Ucz mnie, mistrzu, bezstydny złodziej. Rozmawiaj. Stary, jestem taki zamrożony, że gdy tylko słyszę obijające się mi o jelita. Słyszę gówno odbijające mi się o jelita. Forgrima też lubię. No to załóż coś ciepłego. Jakiś dobry płaszcz, sweter, kilka warstw. Ale wtedy utraciłbym swoją zwinność. Potrzebuję jej, by pracować. No to może poncho? Nie jest zbyt trwały, ale mógłbyś się ogrzać i zachować zręczność. No pewnie tak, to dobry pomysł. Pod spodem mógłbym zachować rzeczy, ale skąd wziąć takie poncho? Załatwmy mu poncho. Ja mogę zrobić poncho, nie? Właśnie, bo ja mogę zrobić poncho, tylko weźmy sobie tutaj, wrzućmy też... O, też żeby się trochę ogrzać. A przy okazji bym mógł zrobić poncho. Sancho pancho. A, tylko nie mam tyle tych. Dobrze, to wrócę do ciebie kiedyś z tym ponczem. Dobry. Ilonka, ile sobie liczysz? Innym razem. A dziwną somaty. Ucz mnie. No właśnie. Ma suchy lista? Nie wiem, czy ja bym chciał u niego. Hejka, co słychać? Dobrze, skarbie. Ej, chcesz trochę... Jak będę miał kryształ, metę, to do niego. A ty? Mam dla ciebie robotę. Chodzi o kolegę. Oto i ona. Dobra, mamy też zadanko. I to do fabryki. To chyba Leos tam chciał, nie? Z tego co pamiętam dobrze. Trzeba będzie do niego tam wrócić. Dobra, to. Teraz tak. Chciałbym wrócić do góry. Wiecie, to bym musiał pójść... Nie do góry, do pizzerii. Siema, dzień dobry. Dzień dobry, jestem nowym dostawcą do usług. Świetnie, przyda się każda robota. To twoje zamówienie. Jasna sprawa. Mogę prosić pizzę? Jasny. Nie mam tyle. Myślałem, że on... Mogę o coś prosić, szefie? Dopiero zaufanie, jak u niego wbije. Jakieś darmowe jedzenie wtedy będę mógł.
Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. A jak to wygląda z tymi pizzami? Gdzie są te pizze do dostarczenia? Tu, okej. Okay. No to... A, tam jest bandzior. Ej, lejemy go na mordę? Ej, spróbujmy. Chodź. Kurde, nie będziesz na moim rewirze, cwaniaczku. O, trudny. Co tam? A dobra, to ten. Nie, jak pisze trudny, to nie chcę z nim zadzierać. Chociaż może bym mu dał radę, nie? Z gaśnicy bym go parę razy przyłożył mu. No nie, no czemu nikt mi nie chce nic dawać? O, dziękuję. Za drugim razem go przekonałem do siebie. A, i tutaj byśmy mogli... O, ale pierw sobie przejrzyjmy. Fajny śmietnik. O, to naprawdę fajny. Gazetkę znalazłem na przykład. Dobra. Ciema. Jak tam ucz mnie? Nic mnie nie może nauczyć. Jak tam kradzieże? A, nie szkodzi. Nachapałem się dziś dosyć. Muszę tylko uważać, żeby się nie rozleniwić. No jasne. Mnie to... Nic mi nie powiedział ciekawego. Tu jest kradzież. Dobra, ale śnieg jest, to nikt nie patrzy. Kurde. O. W śniegu nikt nie będzie wychodził, żeby... O, o. Siema. Nara. Wiem, że tam też ktoś mi pisał, że... Dobra, cześć, puścisz mnie? Wiem, że ktoś mi też pisał, że oni nic wam nie robią, jak pierwszy raz tam podchodzą do was. Ale wolę się nie rzucać w oczy. Mam gaśnicę i później policja zabierze tą gaśnicę. I będzie wtedy kiepsko. Dobra, ogrzejemy się tutaj chwilkę i teraz tak, pogadamy sobie z naszymi... Nie z naszymi w sumie jeszcze ludźmi. Gwoździe tu mają, o, panie kochany. No proszę bardzo. Przyprawy. Gdzieś coś jeszcze było? Nie pamiętam. Była ta kapliczka, tylko to było nie moje. Cyk, kropelka. Sklei. Zanasiła nie rozklei. Tutaj pralka, wanna i te sprawy. Tutaj taśma, ziołeczka. Ej, coś jeszcze macie tutaj? Nie, chyba nie. Chyba wszystko im rozkradłem już. A nie, tu jeszcze. Ej, tu jeszcze w ogóle. Czy ja tu kiedykolwiek byłem? Można wejść do piwnicy? Chyba nie. Dobra, to pogadajmy pierw z Johnem. Johnny. Czy ja mam na ciebie książkę? Nie mam. W sprawie garnituru to też jeszcze nic nie mam. Opowiesz mi coś o sobie? W zasadzie to nic. Aha, już wszystko chyba się od nim dowiedziałem. Potrzebujesz czymś pomocy? W tej chwili nie, dzięki. Poproś. No dobra, to muszę zaufaniu u niego. Ucz mnie, mistrzu. Aha, ale to też. Dobra, czyli tak, muszę mu książki przynieść albo garnitur. A te garnitury to będzie dosyć ciężko. Trzeba byłoby raczej kupić chyba. A właśnie, czy ja cię mogę o coś poprosić? Nie. Dobra, trudno. Dobra, to pierw pójdziemy teraz do Maszy. O, tu mamy jeszcze te szafki. Ja tu z kimś mogę pogadać w ogóle? Masz drobne? Nie. Masza! Odnośnie łóżeczka to też nie mam nic tutaj, przepisy też jeszcze nic się nie nauczyłem. Opowiedz mi coś o sobie. Może później. Bo jeszcze iść pomocy? Byłabym wdzięczna, gdybyś załatwił mi troszkę proszku do prania. Źle odmierzyłam porcję. Rozejrzę się. A czy ja może mam proszek do prania? Środki do prania? Mam. Detergent razy 3 nawet mojej mogę dać. Okej, okay. Cyk. Od razu 20 wpadła. Prawie przypisu poproś. Dobra, no 20 mam. Aż jakiś jestem głodny. O, mogę jej... O, dobra. Dobra. Ucz mnie. Pogadajmy o komunikacji. Każdy człowiek ma jakąś słabość. Kupisz się na niej prędzej czy później się podda. Wtedy wiesz co robisz, co chcesz. A, dobra, ty mi tak mnie nauczyła z dobrego serca. No i to jest dobra kobieta. To jest dobra kobieta. Dzień dobry.
Odnośnie butów do biegania oczywiście nie mam. Opowiedz mi coś o sobie, to już też nic. Poproś, ucz mnie. Też nie. A u niego już mam dosyć ładnie wbite. Potrzebujesz przy tym pomocy? Pamiętasz jedno z pierwszych zadań, jakie ci dałem, otwieranie śmietników? Tak. Do bani. Spokojnie, już się za to biorę. Aha, dobra. Czyli znowu otwieranie śmietników. To będzie z tej strony. Ale to bym mógł szybko zrobić, bo to jest dosyć łatwe zadanie. Pod kluczem. Dobra, to zróbmy tak. Zróbmy pierw to otwieranie śmietników. To wtedy... No, może będę w 50 bije z tym, nie? A właśnie, bo ja my mamy teraz strategię. To czekajcie, w sprawie świeczek to nie. Mam coś dla ciebie. Aha, to kurtki to nie. Odnośnie sztyletu. Aha. Nie chcę go lać. Dały tu sztylet, skurwysyna, albo ci nogi połami. Gatkę level 8 my muszę mu tutaj wbić. A myślałem, że strategia też tutaj działa, ale nie do końca. Strategia chyba z tymi haraczami działała, to bym musiał spróbować. Dobra, ale ucz mnie, to nic nie mamy. A teraz tak, poproś. Zwiększ energię. By zrobimy. Porozmawiaj. I odgadnij, co dziś znalazłem. Co znalazłeś? Goździka. O! Weź. Kup. Masz. Porozmawiaj. Aż sobie trochę taśmy klejącej. Dlaczego? A co? Jakie to ma znaczenie? Taśma klejąca zawsze się przydaje. Kurwa. Dziwię się, że jeszcze nie jest walutą. Widzę, że to coś pilnego. Lepiej pójdę i przyniosę ci trochę. Dobra, czy ja my chyba mamy taśmę klejącą, nie? I to dużo mamy. Dobra, 5 możemy mu nawet dać. Raczej kurwa, nie inaczej. Dzięki wielkie. Nie ma za co. Dobra. No i elegancko. I sobie wbiłem trochę z nim też. Przyjaźni. Dobra, to teraz tak, otwieranie śmietników. Mam nadzieję, że policja tutaj mnie nie będzie ścigać za to. Bo to powinno być... Witam, panie władzo. Strategia. Czy tym razem mogę utrzymać tylko ostrzeżenie? Dobrze, zatem będzie 50. Tak, ale w tej chwili zapłać, kurde. Mandacik dostałem za grzebanie w śmietniku. Musiał akurat Menda wyjść stąd. Kurde. A tu co to? O. O. Nie, no żartowałem, panie kierowniku. Idziemy dalej. Drugi śmietnik to będzie tam. Tu jest złodziej, ale to sobie go ominiemy. Kurde, tylko tu policjant znowu chodzi, kurde. Ale nie widzi, tam chyba daleko jest. Dobra, ładnie. O nie! No nie! Co ja robię? Co to? Stara kuchenka. No ja tutaj tak... ten... Ach, dobra, nieważne. Nieważne, nieważne. Dobra, weźmy się tutaj, ogrzejmy dupkę. Dobra, jeden śmietnik tam, jeden ten u góry. U góry to był śmietnik chyba? Tak, 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 u góry. Pamiętam. I stąd będziemy mogli sobie polepszyć stosunki. Pod kluczem. No właśnie, teraz jeszcze bym sobie wrócił chyba do tych kolegów. I tam strategią pogroził im. Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. Kurczę, lepiej by było chyba tam drugą stroną przejść. Kurde, śnieg napierdziela. Nie podoba mi się to. No właśnie, tu teraz będzie śmietnik chyba tutaj, nie? Tak, dobrze pamiętam. Dobra, jest. Trudne? Dobra. Pierdzielcie z tym trudnym. Czemu tutaj trudne same? Trudne się trafiło, o. Trudne się trafiło.
Ale się zrobiło. Teraz jeszcze jeden śmietnik tam na dole. Dobra. Pobiegniemy. Banciur! Zrobimy go w ciula. Kubek. No, dobra. Dziękuję bardzo. Nachnie. Dobra. I pięknie, elegancko. O! Ładne rzeczy tutaj. Tylko jeszcze kawkę. Dobra, starczy. Dobra, biegniemy w takim razie teraz szybko do Tonego. Powiedzieć mu, chłopie, wszystkie śmietniki otwarte. Można grzebać. Spadać. Dzięki. Ej, to ja teraz z nim chyba wbiję już 50 punktów, nie? Binzer open again. To jest nieprzetłumaczone. Jest, mam 50 u niego. Czy mogę... Czy jest dobrze chroniony? Czekajcie. O. Czy fort jest dobrze chroniony, jak mówią? A, jedynym zagrożeniem byłoby przypomnienie sobie przez Radę Miejską, że są właścicielami tego budynku. Wydanie nakazu eksmisji, dlatego staramy się nie ściągać na siebie uwagi. Ciekawe. O! No to co? Weźmy coś. Nośnie króla żebraków. A kogo będziesz głosować? Jeszcze nie wiem. To jeszcze. O, czekaj. Walczę o tytuł. O! Myślisz, że mógłbyś mnie przedstawić doktorowi Buźce? W sumie to czemu nie? Jesteś spoko. Niech to służy jako motywacja do dalszej ciężkiej pracy. Aha! No dobra, to teraz żeśmy Buźkę odblokowali. A to walczę o tytuł króla żebraków. Zagłosujesz na mnie? Jesteś na dobrej, ale zgłoszę tylko na osobę, która prawdziwie szanuje. Dobra, to jeszcze nie w takim razie. Ucz mnie, mistrzu. Ogrzejmy się tutaj chwilkę. Teraz tak. Co my tutaj mamy? Jedzonko jeszcze mamy, tu mamy. Ja, wyglądamy bardzo dobrze, ale pójdźmy teraz do doktora Buźki. Konowała tego. Emerytowanego Konowała. Pogadajmy z nim o przyszłości Mahoneya, chyba. Chyba on kogoś miał uzdrowić, nie pamiętam teraz kogo. I też Masza prosiła mnie, nie? Żeby z nim pogadać. A Buźka jest gdzieś tutaj. Dzień dobry. Dobra, teraz tak. Buźka. O, jest. Chyba był tutaj, nie? W tym tutaj. Nie. Czekaj. Może w następnym. Wiem, że on gdzieś tutaj był. E? Chyba, że on był... Co to mieszkaniec. Bude? Dzień dobry wszystkim. Tego chcesz? Już idę, ale chciałbym, byś to ode mnie kupił. 18 koron? Trochę niska. No zgoda. O! Ano? Dzień dobry wszystkim. O! Uhu. O kurde! Dało się. A nie chcę ryzykować. O! Kurde, bym się tu włamał do tej piwnicy, ale... Nikt nie otwiera, spróbuj później. Dobra, czekajcie, gdzie jest doktor Buźka? On jest gdzieś tam... Przecież ja z nim gadałem tutaj gdzieś kiedyś. Ja zapomniałem, gdzie on jest. A on nie był tutaj czasem? O, tu. Czekaj, on musiał być... O, dzień dobry. Czemu się tak pan na mnie wejpchnął? O! Pan trochę ten? Proszę bardzo. Dobra, idziemy. Tu chyba był gdzieś Buźka, coś mi się wydaje, nie wiem. Albo nie.
Ej, no kurde, naprawdę? Naprawdę go tu nie było? Tutaj nie, a tutaj? A może, czekajcie, bo może był z drugiej strony? Ej, ja już nie pamiętam. On, a nie był tutaj gdzieś? Ej, no czekaj, kurde, coś mi tutaj nie pasuje. Zabierz go do szpitala. O, strategia. No bo właśnie wiedziałem, że strategia była w różnych miejscach potrzebne. A co z przysięgą Hipokratesa? Będziesz pan tego żałować na łożu śmierci. A niech cię szlak. No dobra, gdzie go znajdę? Opisz drogę. Daj mi chwilę, muszę spakować przyrządy. Zaraz tam przyjdę. Wielkie dzięki. Dobra. Sprawię to niego. Czego ci trzeba? Przysyła mnie Masza z fortu. A tak, Masza, co u niej? Dobrze się czuje? Tak, wszyscy dobrze się czują. Czego jej trzeba? Skłam. Tony przewrócił się podczas treningu i nie może się ruszać. Trzyma się żebra i nikt nie wie co robić. O, o. Jest. Jezu. Miał wstrzymać się od ćwiczeń. Na co najmniej 2 tygodnie z tym pękniętym żebrem. Tylko niewielka aktywność. A więc jednak był tutaj. No tak, parę dni temu. Co to ma do rzeczy? Powiedział mi, że coś sobie naderwał podczas treningu, a nie, że ma pęknięte żebro. Te siniaki na twarzy też nie były od golenia, prawda? Doktor wzdycha. Przyszedł tu wczesnym rankiem parę dni temu. Mocno pobity. Ktoś musiał spuścić mu w pierdol. Tak, był tak w ciężkim stanie, że krótko po zjawieniu się zemdlał. Więc zadbałem, zbadałem go i dałem mu się wyspać. To wszystko? Tak, prosił, żebym nikomu tego nie mówił, ale i tak już się wygadałem, więc równie dobrze mogę powiedzieć całą prawdę. Ktoś tak go pobił, że musiałem wyrzucić jego ubrania. Były tak brudne i podarte. Nie powinien był trafić do szpitala, skoro był w tak ciężkim stanie? Chyba chciał zachować dyskrecję. Takimi obrażeniami prędzej czy później zainteresowałaby się policja. Nie mam pojęcia, w co Tony się wmieszał, ale mam nadzieję, że wie, co robi. Dzięki, doktorze. Bardzo mi pan pomógł. Okej. Okay. Pomaga... mów szybko, ale zaraz zaczyna się mój ulubiony program. Szpital na krańcu świata. A nie szpital na peryperiach? Albo daleko od noszy? Pomaga pan ludziom z fortu? Chciałem się odwdzięczyć i zapytać, czy nie potrzebuje pan pomocy. Nie spodziewałem się tego. Pomocy? Nie, raczej nie, ale dziękuję, że pytasz. Liczą się dobre intencje. Proszę się nie krępować, na pewno czegoś pan potrzebuje. Dobrze, kolekcjonuję rzadkie antyki i unikatowe przedmioty. Nawet te kiczowate. W sumie to im bardziej kiczowate, tym lepiej. Jeśli coś takiego znajdziesz, przynieś mi. Jasne, może znajdę coś dla pana. Mam coś dla pana. Pokaż, nie mam nic. Dobra, czyli jakieś antyki mogę do niego przynosić. Okej.
Dobra, jak to wygląda teraz? Wiedzy, wielka odpowiedzialność. Znajdź ubrania. O, znajdź ubrania do niego. W pobliskim śmietniku. Ej. O, wino w kartonie. Nie wiem, czy to chodzi o ten śmietnik. Ale pogrzebiemy tu. Bo może... Świetnie. Chyba coś mi się wydaje, że chodzi o ten duży śmietnik. Nie, tutaj mi się wydaje, że to chodzi o ten śmietnik. Uuu, wytrych. Dobra. Jedziemy na całość tutaj. Kawusia. Aha. Dobra, to już wiem, że pozostałych nie będzie. Dobra, tu. Nie, nie warto było. Ej, dobra, ale to czekaj, bo ja mam w pobliskim śmietniku znaleźć, a tutaj nic nie ma. Chyba, że chodzi o ten śmietnik. Ups. Pamiętaj, nie skacz z wysokości. Dobra, przeszukajmy jeszcze ten śmietnik. Dobra, tam. Przestań żygać, człowieku. Bilet? Nie. Buźka były brudne. Znajdź ubranie do niego w jednym z pobliskich śmietników. W jednym z pobliskich śmietników. Ej, dobra, bo mi zaraz zimno będzie. Trzeba się ogrzać. I to takie, kurczę, teraz będzie szukanko. Szukanko, elewanko. Opieka zdrowotna. Odwiedź Mahoneya. Właśnie, tutaj też Mahoneya. No właśnie, ten. Buźka go uratował. Mahoney będzie żył. To jest elegancko. To by było dobre, to by było dobre. Dobra. Mahoney, żyjesz? Był u ciebie lekarz? Ano był. Ma paskudny charakter, ale może by rzec, że uratował mi życie. To najważniejsze. Dbaj o siebie, musisz odzyskać siły. Druk o wszystkim powiedział. Gdyby nie ty, wąchałbym kwiatki od spodu. Weź to. Rum biały. Dobrze, teraz odpocznij. Plus 30 zaufania. No i to mi się podoba. O. Widzę, że załatwiłeś Mahoneyowi pomoc prawdziwego lekarza. Tak, trochę zrzędzie, ale potrafi ocalić życie. Możemy znieść się ponad ten ponury nastrój. Cieszę się, że się u nas zjawiłeś. Zawsze będziesz tu mile widziany. Dzięki, Strug. Musimy trzymać się razem. 90. O kurde, ucz mnie. Siła woli. Gdy chronisko spłonęło, było kurewsko ciężko. Zima za rogiem. Nikt nie wiedział, co się wydarzy. Czy się podaliśmy? Nie. I o to chodzi. Tak trzymać, kurwa. Twoja maksymalna siła woli zwiększyła się. No i pięknie. No i kurczę, w zasadzie to nic nie mam, no to już u niego nic nie mogę zrobić. Dobra, dzięki, Strug. Ej, wymaksowałem jednego ziomeczka już. Będę z gra, to muszę dla niego pijalnię zbudować u siebie. Ale to pijalnię to... Gdzie ona jest w ogóle, ta pijalnia? Chciałem zobaczyć, co jest potrzebne, bo ławkę do ćwiczeń to teoretycznie mógłbym już zbudować. Pijalnie. No jeszcze trochę potrzebuję przede wszystkim to. I piwko w puszce. I rum oczywiście. Ale to rum to ja cały czas zużywam, bo... No cóż. Bo potrzebny mi jest. Dobra, ale co ja chciałem teraz? Wielka odpowiedzialność to jest... Kurczę, te świetniki mi się dały. Mógłbym też jeszcze... Pizzę poroznosić, tak naprawdę. Ale to w sumie to chciałbym pierw znaleźć faktycznie
Może nie wiem, czy ja to znajdę. Pytanie jest też, czy ja mogę na przykład znaleźć w tych zwykłych śmietnikach tutaj. O kurde, tu muszę się przebić niestety przez jedno. Znaczy w sumie to nie musiałem, ale... Chyba przeszukałem, tak. Snickers. Dobra, cyk, 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 cyk. Dobra. Ej, kurde. Ja bym znaleźć. Kawusia. Bo w pobliskim śmietniku, żeby znaleźć. Tylko to nie jest sprecyzowane chyba. Aha. A tu? I lecik. Do kontroli. Dobra. Nie będę ryzykował. Goździk. Muszę te, kurczę, te brudne ubrania jego znaleźć, żeby zrobić dalej fabułkę z Todym. Bo wydaje mi się, że on jest tym zamaskowanym... Zamaskowanym Johnem, bohaterem. Kurde, czekajcie, bo... No właśnie, jestem już przemoknięty. Dobra. Czekaj! Zimno tam. W dupę, a nie zimno tam, kurde. Gdzie jest ognicho? Tutaj, tu. Jak to tam wygląda, jedzonko, tak dalej. Plus 50, nie, no to możemy jeszcze poczekać. Chociaż albo zjeść te, zwykłe żarcie. O, cyk. I tyle. Dobra. Kurczę, no to pokazuje gdzieś u góry ten śmietnik. Bo nie wiem właśnie, czy to chodzi właśnie o te śmietniki u góry. No bo jest napisane, że w pobliżu, nie? Aja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 j
I weź tu się teraz domyśl. No nie, no będę musiał poszukać sobie gdzieś tutaj tych ubrań. Znaczy sobie, no. Tonemu tak naprawdę. Czy nie tyle Tonemu, co udowodnić mu Tonemu, że to on jest tym zamaskowanym bandziorem. Znaczy nie bandziorem właściwie, tylko... No tu już grzebałem. U. Aha! Mam cię! Dobra, nie było tak trudno znaleźć. Znalazłem. A, znajdź ubrania w jednym z... Ale to znalazłem. Czyli to jeszcze nie wszystkie są. Duchnąca jak po WF-ie ubrania Tonego. No mam. Ja mogę już iść do niego i powiedzieć mu, hej, zobacz co ja znalazłem w śmietniku. Teraz mi mów prawdę. Ja bym się z niej zaktualizował. Nie wiem, czy ja muszę więcej tych ubrań niego znaleźć. Chyba nie był aż taki, żeby... Tutaj nie zdążyłem. Chyba nie był aż taki, żeby... Chciał... Dobra, cicho. Wiem, że zimno. Zima jest. Musi być zimno. Idź tutaj pierw, może tutaj się rozgrzać. Dobra, to muszę pogadać z Tonym. Czy on faktycznie... zobacz Tony, co znalazłem. Ja wiem, że ty jesteś tym zamaskowanym obrońcą uciśnionych i lubisz bić bandziorów, ale wiem, że dostałeś też wpierdziel. To jest akurat pewne. Kurde, minus 11 na zewnątrz. Kogoś tu pogięło. Tony. O. A, nie mogę z nim tak pogadać. Nie. Ja muszę więcej ubrań znaleźć chyba jego.
Mlepsz. Mlepsz. To w takim razie idźmy pizzę roznosić. Ja muszę nazbierać kasę na jakieś ciepłe ubrania. Ej, w ogóle jak tu ładnie ta zima wygląda. Zobaczcie, jak te samochody są ten. Tutaj są bogaci ludzie w hotelu. Tylko nie chcą się podzielić. Łe! Co, chcesz się bić? Co tam? Opowiedz mi kawał i to już. Jaka jest różnica między rowerem a kaczką? O! I to ma kierownicę, no z wyjątkiem kaczki. Zupełnie bez sensu, broń się. O. Okej. Okay. Cyk. Masz tu po łbie. Masz tu po łbie. O ty gnoju. Cyk. Kurde, nie pokonam go. O! A masz, suku, i teraz dawaj pieniądze. Haha! Pierdol się, masz farta. Że nie jestem dziś w formie. Pokonałem go! Pokonałem! Pokonałem bandziu, aż się ten uciszyłem zbytnio i na śmierdzącą rybę wpadłem. A, dobra. Ceski, Ceski, ty się uspokój, bo otrząśnij się. Otrząśnij się. Dziękuję. Kurde, wpierdzieliłem bandziorowi. Pierwszy raz w życiu. Jestem z siebie dumny. O, ile bezużytecznych śmieci znalazłem ostatnio. Nie? A nie, grzebałem dawno po prostu w śmieciach. Dobra. Czy my mamy jakieś coś do leczonka? Mamy na pewno zdrabkę. Mamy. Tyk. Maść. Maść na ból dupy mamy. Dobra. A, i tą blarę ducha nam też bym mógł naprawić. No, czekajcie, no to... To będzie łatwo. Dobra. To była wielka bitwa pod Grunwaldem, znaczy pod monopolowym. Znaczy, w sumie to nie było monopolowego. Czy to ja tutaj mam do babci klozetowej? To pizza. O. Powiedział, że te mają na intensywnie dodaje do mnie mniej niezamierzone. O, proszę bardzo. Aha, w porządku. No pewnie, smacznego. Strategię mu tam jeszcze zarzuciłem. Dobra, idziemy jeszcze roznieść to pizzę. Cyk, 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 bo one są tutaj. Może na posterunek bym też poszedł postraszyć pana policjanta przy okazji. Aha, tylko że tutaj. Co? Dzień dobry. Halo, mam tu pizzę dla ciebie. Nie ma sprawy. Cyk. No i elegancko. Teraz tak. Czy ja tutaj miałem gdzieś ogrzewanko? Nie pamiętam teraz. O, jest. Ogrzewanko. A mogę ukryć ten motor? Nie. Rower mogę tylko ukryć, ale rowera żadnego nie widzę. No, ogrzej dupkę. Czy ja mam w ogóle coś na sprzedaż? Do tych? Do ziomeczków? Do... A. W nocy nie pracuje. No to nic dziwnego, że klientów stracił tam sporo. A czy policja też w nocy zamknięta? No właśnie, czekaj. Nie no, policja powinna być... czekaj. O, oficerka Fapil. Czołem, Anton mi przesyła, żeby... Fapil przerywa ci w połowie zdania. Cicho, do reszty cię posrało? O co chodzi temu kutasowi? O broń, którą mam miał przy sobie niedawno aresztowany Zbir. Nie ma bata, dowództwo urwałoby mi łeb w tej przy samej dupie. Broń została oznaczona i zarejestrowana. Chłopaki z balistyki nie mogą się doczekać, aż położą do niej łapy. To mu się nie spodoba. Jak mówiłem, nie ma bata. Powiem mu. Witam.
Czy tu przechowujecie skonfiskowane rzeczy? No, mogłem... no cóż, powinienem tego robić, ale jakoś się dogadamy. Patrzcie, zwykła pałka, nitrin i antydepresanty. Takie rzeczy mam tutaj, dobra. Funkcjonariusz na służbie. Dzień dobry, chciałem zgłosić przestępczą, jasne. Grupa groźnie wielkońca tu urodziła się do naszego zakładu przemysłu. O! O! Ej, ty żartujesz sobie? Nie mogę ich zgłosić, tych. Dzień dobry, czy jest pan kapitanem? Jestem porucznikiem. Hajek, czego ci trzeba? Mogę tu zgłosić przestępstwo? A co chodzi? W tej chwili nie. Wygląda się, jakbyś spędzał dużo czasu na ulicy, zgadza się? Tak, w zasadzie to mieszkam na ulicy. Jasne, nie chciałem, nieważne. Tak czy inaczej, możesz znacznie poprawić swoje stosunki z policją, jeśli będziesz informować nas o różnych nielegalnych działaniach, o których się dowiesz. Więc mam dla was kablować. To już zależy od ciebie. Każdy, kto mieszka na ulicy, prędzej czy później do nas trafia. Jeśli pokażesz, że możesz na coś się przydać, będziemy skłonni przymknąć oko na różne rzeczy od czasu do czasu. Tak jest, kapitanie, zastanowię się. O kurde. Ej. Czy moglibyście wymazać... Ej, tu mogę takie rzeczy robić? Z policją się dogadać? O kurde. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie ma tu jakiegoś całodobowego? Bo wiem, że chyba będzie do ogrzania ta wyczółka. No weź no. O, bilet ci sprzedam. Ale tutaj często też bandzior stoi, o właśnie. Tam chyba nie zmienię zaczepi teraz, nie? Daleko stoi. Dobra, ogrzejmy dupkę. Przy okazji ogrzebmy sobie trochę w śmietniku. No idziemy, ten bandzior jak się ruszy, to zaraz mi skopie, ten tyłek skopie, nie? Dzień dobry. Dziękuję. O, jeszcze Snickersa mi dali. Dobra, z tamtej strony gdzieś muszę pizzę rozden. A tu jest Hotel Prezydent. No, to już wiem, gdzie jestem. A nie z tej strony, z tej bardziej. To gdzieś w środku tutaj. A nie. O! Tu jakiś można, kurde... I mieć tutaj, kurczę, tymi... przejściami podziemnymi. O, gdzieś tutaj będzie ta pizza. Dzień dobry. Mam tu pizzę dla pana. Wspaniale, umieram z głodu. Smacznego. Dobra. Druga pizza będzie gdzieś tutaj. Tu gdzieś. Ja wiem, że zimno. O, tu. Mam pizzę. Smacznego. Dobra, tylko teraz, bo mi teraz zimno. Stąd wyjść. Tam koło hotelu Prezydent jest miejscówka z bazą. I możemy też ogrzać dupkę. O kurde. Tutaj, o właśnie. Raz, dwa, trzy, cztery. Tyk. Dobra. Juh, dobra, zdruzgotane morale, ale to jest do zrobienia. Mogę sobie zjeść tutaj to żarełko. Zmęczenie powoli. O, w ogóle absynt mamy i rum biały. Odporność plus jeden, plus jeden. O, ma wodę też, tylko to, no... To wprowadza w bardzo duże upojenie. Nie chciałbym tak od razu tego korzystać. Praca tymczasowa zrobiłem pod kluczem. Czyli teraz do Antona i do Bobo. Muszę szybko się dostać. Ej kurde, czekaj, bo ja jeszcze mogę tutaj pogrzebać. A tutaj mogą być worki. O właśnie.
które mogę, muszę zbierać dla Festera. Siema, żartowałem. Proszę się nie martwić, ja tam tylko ten. Zbierałem resztki po twoim obiedzie. Dobra, biegniemy teraz tutaj szybko. Do pizzerii Bobo. A tam też będę mógł się ogrzać, nie? Bo tam będzie za chwilę ten Burgrill, czy jak on tam. O, w ogóle mogę sobie transportem jeździć. Dobra, tak, pizzeria, szybko, cyk. Siema, pizza dostarczona kierowniku. Dobrze, żaden z kitów się nie skarżył, świetnie, możesz iść. Dobra, dzięki. Mogę prosić pizzę? Nie. Jakim jestem pracownikiem? Jesteś wspaniały, cieszę się, że tu pracujesz. Miło to słyszeć. Mogę o coś prosić? Nie, chcesz mi dać pizzy, panie kierowniku? O, siema. Jesteś piękna. A, nie, już nie potrzebuję tych. Dobra. Cyk. Zimno, w dupkę. Och, rozchorowałem się. Niedobrze. Cześć. Prawie poncza. No nie. Porozmawiaj, poproś. Nie. Ucz mnie, nie. Porozmawiaj. Więcej palenia książek, skończyła mi się podpałka. Tak, założyłem, że część powieści palą się najlepiej, detektywistycznych. Nieważne. Dobra, do palenia książek. Mamy małą książkę, możemy mu dać. Cyk. Proszę bardzo. I sobie od razu polepszyliśmy z nim stosunki. Jeszcze prić. Cyk. Kurde, zimno. Wszędzie. Ale zbieram kasę. Zbieram kasę, bo będę chciał na pewno... Okej. Bruno. Poproś. O, mogę dostać kieszonkowe? Dziękuję. Czy mógłbym dostać trochę więcej? No i stokrotne dzięki, ucz mnie. No i to mi się podoba. Dostaję za darmo kasę. No. Szkoda, że... Dziękuję. Szkoda, że nie znalazłem żadnego rowera przy okazji. Anton, rozmawiałem z Kwapilem. Kiedy możemy spodziewać się przesyłki? Nigdy. Powiedział, nic z tego, bo cała sprawa jest pod ścisłym nadzorem i nie ma szans, żeby wywieźć spluwę. Myślę, że w końcu tu potrzebuje dodatkowej motywacji ktoś. Dla chcącego nic trudnego. Co by go przekonało? Na szczęście facet nie ma pojęcia, że wiem, gdzie mieszka. Idź pod ten adres, przeszukaj szafkę na buty w korytarzu. Ten idiota trzyma tam zapasowy klucz. Znajdź go i pokaż mu go. Na pewno go rozpozna. To akcja na Mare Mafii. Na pewno się uda. Mieszka pod tym adresem. Powodzenia. Dziękuję. Szefie, mógłbym dostać kolejną robotę? Bon mi powiedział, że sprawdził kolejną miejscówkę. Idź do niego, dowiedz się więcej. Mógłbym z Bondem się dogadać znowu. Dobra, a właśnie, bo ja nie musiałem u niego roweru tego. Dobra, pogadajmy jeszcze z Bondem w takim razie. O, bilecik, proszę. A Bond jest tutaj. Ja mam Bond. Anton mówił, że masz dla mnie wskazówkę. Tak, rękę wciąż mam rozjebaną, więc jeśli czujesz się na siłach, sam to możesz zrobić. Jasne, powiedz, co mam zrobić. W tym magazynie można się nieźle obłowić. Ponoć ma tam trafić markowa elektronika. Znajdź ją i przynieś do mnie. Ja zajmę się resztą. Już się za to robię. Markowa elektronika. Jak leci? Chujowo, moja ręka i tak nagle w gipsie. Obyś wkrótce odzyskał sprawność. Dobra, myślisz, że mógłby się nauczyć mi paru rzeczy. To może po tym się uda. Dobra, moje mile państwo. Pod kluczem. Patrzcie, on mi tutaj to zaznaczył teraz. A gdzie on mi dał ten? Dobra, przestań kaszleć. Dobra, weźmy tutaj. O, cyk. Tu się ogrzejmy. On mi nie zaznaczył nic z żadnego magazynu. Nie dał mi zadania. Czuję się oszukany.
Na pewno tutaj muszę kwapila okraść. Dobra, ale to sobie zrobimy w kolejnym odcinku. Tymczasem dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. I komentujcie, co tutaj źle... Kurczę, chory jestem. Jak to wygląda? Trochę kaszler. A może do doktora Buźki pójdziemy. Zobaczyć, czy tak naprawdę mnie uleczy. Do zobaczyska w kolejnym odcinku. Nara!